Witam Państwa, dobry wieczór. Przed rokiem w Montrealu, a dziś w Warszawie, Zgromadzenie Międzynarodowego Zrzeszenia Transportu Lotniczego IATA, jedynej tego typu organizacji na świecie. Gospodarzem 45. z kolei spotkania przedstawicieli 187 firm przewozowych z całego świata są Polskie Linie Lotnicze LOT, których dyrektor Jerzy Słowiński jest prezydentem IATA. Warszawskie Zgromadzenie IATA zbiega się z 60-leciem działalności naszych linii lotniczych. Uczestnicy obrad dyskutują m.in. o bezpieczeństwie lotów oraz o walce z zatłoczeniem na lotniskach zachodnioeuropejskich. W ubiegłym roku samoloty należące do przedsiębiorstw członków IATA przewiozły prawie 190 milionów pasażerów. Zapewnienie im bezpieczeństwa, uchronienie przed atakami terrorystów to zadanie numer jeden. Katastrofa samolotu Pan Am nad Lockerbie w Szkocji. Jedyny sposób uniknięcia takich tragedii to odpowiedni sprzęt, wyszkoleni ludzie, a także międzynarodowa współpraca. I jeszcze o pieniądzach. Tłok w powietrzu jest przyczyną wielogodzinnych nieraz opóźnień. Szacuje się, że w roku ubiegłym przewoźnicy stracili z tego powodu aż 4 miliardy dolarów. Ale jak powiedział prezydent IATA, Jerzy Słowiński, prognozy rozwoju transportu lotniczego są optymistyczne. Również i my, czyli Polskie Linie Lotnicze LOT, będziemy mieli w tym swój udział. Sezon turystyczny kończy się, nawet w Wenecji. A uczeni ostrzegają, że trzeba ją odwiedzić jak najszybciej. W przyszłym stuleciu bowiem Wenecja będzie zanurzać się w morzu trzykrotnie szybciej niż dotychczas. W tym wieku poziom Adriatyku podniósł się o 23 cm, w przyszłym podnieść się ma aż o 60. Przyczyną efekt cieplarniany wywołany dziurą ozonową. Powoduje on wzrost temperatury na Ziemi, topnienie się gór lodowych i w rezultacie podnoszenie się poziomu mórz. Skoro jednak uczeni już wiedzą, co grozi Wenecji w przyszłym stuleciu, zdążą zapewne ustrzec ją przed zatopieniem. Zachować również dla przyszłych pokoleń to jedyne takie miasto na Ziemi. Ja już się z Państwem żegnam. Dziękuję. Do widzenia.